Cześć, cześć, witaj serdecznie. Rozmawiałam cię z jedną z moich znajomych i tak się uśmiałyśmy o tej godzinie 17. Ona powiedziała, jesteś jak teleekspres, tylko w dłuższej wersji, a ponieważ ekspresy dzisiaj stoją, bo nie jeżdżą za granicę, to powiedzmy, że dzisiaj dążę za tym, co się dzieje na świecie. Ciekawa jestem, jak wy postrzegacie to bycie teleekspresem, czyli taką pewną rzecz, która jest stałą. Tak jak o 17 kiedyś włączało się telewizor, to teraz można po prostu spotkać się z Justyną. Witaj Magdalena serdecznie i oczywiście proszę Was koniecznie o komentarze, bo wtedy dopiero wiem, że jesteście. Bo tak jak wspominam już wielokrotnie, ja sprawdzam tylko, czy wszystko na pewno działa i czy tutaj nie ma żadnych sytuacji takich, że zmieniłam dzisiaj miejsce w swoim mieszkaniu, to już nie będziecie mnie słyszeć. Jest okej. Okay. No właśnie, więc widzę, że się śmiejecie już fantastycznie z tego teleekspresu i z tego, że pociągi się stoją. I tak pomyślałam sobie też, że strasznie przywrotna ta natura jest obecnie. Nie dość, że mamy sytuację geopolityczną, zdrowotną, bardzo różną, to jeszcze, ja wiecie, w Sopocie całą zimę nie widziałam śniegu, a od 2 dni śnieg widzę za oknem. I on sobie leży. Jeszcze nie wszędzie są miejsca tam, gdzie jest zacienione, to jeszcze on po prostu sobie jest. Jest wiosna, kalendarzowa wiosna, ja widzę śnieg, więc tak troszkę dziwna ta natura i przyroda. Nie wiem, jak tam u was, co u was się dzieje. Przywitajcie się w komentarzach, bardzo, bardzo proszę, bo wtedy was po prostu widzę. Wiem, kto jest, wiem, z kim mogę gadać, mogę trochę o was więcej i to by było dla mnie niesamowicie, to tak inspirujące, gdybyście jednak napisały: cześć, witajcie dziewczyny, witaj Justyna, jestem stąd i stąd. Tak jak to robi właśnie Magda, pokazuje Magdę. Jeśli pokażę Magdę. No, pokaż mi się show, zrób ładnie. Myszka mi nie chodzi, no wiecie co? Nie chciałabym, żeby cię nie było showowania, czyli pokazywania. No zobaczymy, może wyjdzie. Jest Magda, właśnie. Gdynia pozdrawia, najpierw sypał śnieg, a teraz piękne słońce. Wiesz, Magda, mam niedaleko w Sopocie, to tak wiesz, Sopot jest pomiędzy Gdynią a Gdańskiem. Jakby nie patrzeć, to u nas też już jest piękne słońce. Aczkolwiek widzę, że niebo jest zachmurzone. Patrzę w tą stronę, bo w tej stronie mam okno akurat, więc na nie sobie zerkam. Natomiast faktycznie jeszcze tam, gdzie jest cień, to leży ten śnieżek. Julita, witaj, cześć. Witaj, Marku, dzień dobry. Próbuję nadążyć teraz za wami. Paulina, witaj również. Kasia, witam również serdecznie. Monika, cześć dziewczyny, cześć Moniko. Dzisiaj jest już chłopak jeden, czyli Marek, więc witamy dzisiaj też mężczyzn. Piękna Bydgoszcz wita. Obecnie obecna UK, czyli Beata. Monika, czyli Lublin. I ze słonecznej Bydgoszczy wita nas Paulina. No i co kilkanaście osób mogłoby się przywitać, to bym wiedziała więcej. Wiecie, mam takie wrażenie, że niektórzy to są takie podglądacze. Znaczy, wpadają na te live i się nawet nie przedstawią. A my tu nie gryziemy przecież, prawda? My jesteśmy tu naprawdę raczej przyjaźnie nastawieni, oby z dobrą energią, bo u mnie ona jest, więc mam nadzieję, że u was jest również. A nawet jak nie ma, to mam nadzieję, że zaraz uśmiechniecie i trochę tej energii złapiecie, bo już niektóre osoby śmiały się, no, stąd te roześmiane buźki w reakcjach, że jak opowiadałam o tym, że jestem jak teleekspres, tylko w wersji dłuższej, ale że dzisiaj stoją teleekspresy, dzisiaj ekspresy stoją, no to powiedzmy, że mój też dąży do celu, dojechać. Także cieszę się niesamowicie, że jesteście. Kogo tu jeszcze? To Paulina już witałam. Kasia, czyli tak naprawdę Wiedeń wita nas. Coś pięknego. Kolejna Kasia. Mrągowie ptaki ćwierkały na wiosnę. Oby ta wiosna przyszła. U nas też padało śnieg, pisze Kasia. Teraz świeci słońce. No i Magda. Dzień dobry z Łodzi. Dzień dobry, Magda. I wiecie, mam takie poczucie, nie wiem czy wy, że coraz. Z jednej strony rozumiem restrykcje, które rząd wprowadza, bo dzisiaj było kolejne przecież ogłoszenie, posiedzenie, konferencja rządu, kolejne rzeczy, które zostają nam odebrane, jeśli chodzi o taką komunikację z drugim człowiekiem i nie wiem, jak się wy z tym czujecie. Więc ja się z jednej strony czuję okej, super, że ktoś dba o to moje bezpieczeństwo, również o moje bezpieczeństwo, przez to, że ja mam ograniczoną ilość zachowań, które mogę dzisiaj dokonywać, robić, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jestem taki, wiecie, trochę eksperymentalny Polak, albo nie wiem, Polak, który zawsze coś tam wykręci, coś po swojemu, nie? Bo w jaki sposób, na przykład dzisiaj czytałam tą informację od rządu, że jazda samochodem ma być celowa. A jak to będzie weryfikowane? Co jest celem tak naprawdę takiej jazdy? To nie wiem, jak ja powiem, że jadę do sklepu, to policjanci pojadą za mną do sklepu, żeby sprawdzić to, zweryfikować, że jadę faktycznie do sklepu?
Tak jakoś zastanawiałam się i po prostu taki rodził się we mnie już chochlik wewnątrz, taki jakiś niespokojny duch, co by tutaj jeszcze jak lekko przepisy obejść, chociaż rzeczywiście nie będę tego robiła, natomiast jak sobie właśnie pomyślałam w kontekście tego samochodu, tak jakbym do tej pory siadała za kierownicę i po prostu dookoła ronda jeździła, no po prostu co najmniej dziwne, ale być może niektórzy faktycznie jeżdżą gdzieś, więc jakby się z tym czujecie, dajcie mi znać, jak kolejne obostrzenia na was wpływają. Tutaj jeszcze Julita. Jak to nie, przecież tu stado wilczyc, no pewnie, że tak, my takie wilczyce jesteśmy. Beata pozdrawia z Przemkowa, a gdzie jest Przemków, Beata? Nie mam pojęcia, gdzie jest Przemków, daj w komentarzu odpowiedź, jakieś większe miasto wskaż, które mogę znać. Gdańsk, Małgorzata, witaj również. Julita już tęskni do ludzi, no to tu spotykamy się, co prawda widzicie tylko mnie, a siebie w komentarzach. No może będzie czas zrobić jakiś, zamiast 17 godziny live'a, to po prostu zooma na wszystkich chętnych, nie wiem, zobaczymy, wtedy byśmy mogli porozmawiać, bo nie wiem, ile osób wtedy się ujawni, bo niektórzy przecież po wczorajszym spotkaniu mówili, że się boją live'ów i dostaję od was też takie komentarze na wiadomościach prywatnych. Okej, rozumiem, natomiast może właśnie taki zoom byłby takim przetarciem się. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, dajcie znać, czy dla was byłoby atrakcyjne, żebyśmy spotkali się raz inaczej. Nie wiem, czy w ciągu tygodnia, ale może na przykład w sobotę przy porannej kawie dla wybranych, dla chętnych, co wy na to, dziewczęta i chłopaki, dajcie znaka, będę bardzo zainteresowana dowiedzieć się, jakie są wasze opinie na ten temat, bo mogę takiego zooma zorganizować, właśnie poranna kawa, na przykład, nie wiem, o 9 albo o 9.30, czy o 10.00 byśmy spotkały się na taką godzinę, gdzie byśmy siebie widziały. No to jest takie ciekawe, więc dajcie znaka. Magda wita wszystkich, czyli UK, Gabrysia Ateny, Jowita nas również wita, witaj Jowito serdecznie, Bosko nieidealna. O, Dolnośląskim, to teraz już wiem, czy ten Przemków jest, Beata, jak już Legnica, to tak, to już bardziej. Dzięki serdeczne, sorry, nie znam wszystkich miejscowości w Polsce. Gabrysia pisze, że można ogłupić tego wszystkiego, pewnie tak, Gabrysiu. Mirka wita nas z Gdańska, witaj Mirko. Mirka, chyba pierwszy raz jesteś na tym live na żywo, tak jakoś nie widziałam cię wcześniej, a może widziałam, ale nie zauważyłam, może się nie dozwałaś w komentarzach po prostu, bo w komentarze widzę. Kasia pisze, że Zoom jest super, no właśnie, Julita Zoom tak, Monika fajny pomysł, Kasia poranna kawa u Justyny, no właśnie, można takie coś zrobić. Proszę bardzo, Urszula pozdrawia nas z Niemiec. Nie wymówię tego nazwy, bo nie umiem wymówić, nie znam tak dobrze niemieckiego. Na Zoomie jest zamknięta grupa ludzi, tutaj mogą cię widzieć wszyscy. Tak, to prawda, na Zoomie jest zamknięta grupa osób, natomiast jeśli bym publikowała link, to pewnie publikowałabym właśnie na fanpage'u rano, na przykład w sobotę. Może ankietę zrobię w ogóle, czy sobota o 9 czy 10 pasowała, czyli mogłabym się spotkać w szerszym gronie. Chciałabym zobaczyć wasze twarze, część z was znam, ale nie wszystkie. I to myślę, że ciekawe byłoby doświadczenie, żebyśmy się bardziej poznały. Taką godzinkę przy kawie czy przy herbacie porannej, może przy kakao, jak niektórzy piją, więc byłabym bardzo ciekawa i Kasia też pisze, świetny pomysł, a Monika z kolei dodaje, że to swoja z kamerą. No właśnie, to by swoim nas z kamerą, byśmy miały takie pierwsze przetarcie do live'ów, nie? Więc ja myślę, że to by był fajny naprawdę pomysł, a my byśmy zacieśniły jeszcze nasze relacje, byśmy się lepiej po prostu poczuły między sobą. I ja bym wreszcie większość z was zobaczyła, no bo widzę tylko kilka osób znam, natomiast nie wszystkie. Małgosia z kolei pisze, że soboty do południa ma zawsze zajęte. No to byśmy może później zrobiły jeszcze jakiś inny dzień, natomiast w tej chwili ja w sobotę, tak sobie myślę. To jest Wielka Sobota przed świątecznym weekendem. Miałam też taki trochę smutek wewnętrzny, ponieważ moja rodzina jest 400 km ode mnie i w tym roku już się nie zobaczymy na świętach, bo stają telefony i chciałabym pewnie was zobaczyć, tym bardziej, że moja mama nie ma możliwości albo umiejętności, raczej bo możliwości by miała korzystania z internetu, więc chętnie. Mirka pisze, że przyłączyłaby się w sobotę z koktajlem. No coś pięknego. Moniko, witaj serdecznie z Łodzi również. Magda, super pomysł. Arianka, witam również, Arianko, ciebie. Sobota około 10, tutaj już Magda nawet proponuje konkretnie. Witajcie wszyscy. Super pomysł, tylko nie za wcześnie. Nie, Kasiu, ja w sobotę też nie wstanę wcześniej niż około godziny 8.30, więc dla mnie podpowiedź Magdy koło 10 byłaby najlepsza, bo ja też jestem raczej śpioch, chociaż teraz wstaję 7 z kawałkiem, po prostu nie wiem, jak ja to robię, jak ja tego dokonuję. I Arianka pisze, że Zachodnie Podmiorskiego jest ze Świdwina. Coś pięknego. No i Julita jeszcze tak, Zoom daje odwagi. Bardzo mi pomogło w prowadzeniu lekcji online.
Więc dziewczyny, ja w takim razie wrzucam na fanpage'a swojego. Dzisiaj, jak skończymy ten live, posta z ankietą, czy sobota, godzina 9:30, 10:00, chociaż myślę, że zobaczę z różnicy, i byśmy spotkały się właśnie. Zrzuciłabym w sobotę tuż przed 9:00 link do Zooma i taką godzinkę. Zoom to jest aplikacja, która wystarczy, te dziewczyny, które nie korzystały, kliknąć w link. Ten link powinien się Wam otworzyć, ewentualnie poprosi Was o dodatkowe uprawnienia, ale tutaj nic nie płaci się, nie dzieje. Ja biorę ten koszt na swoje barki, że tak powiem. Chociaż nawet nie wiem, czy teraz on jest w ogóle niedoustępniony dla wszystkich bezpłatnie przez ten okres pandemii, którą mamy. Natomiast wtedy byśmy zobaczyły się w rzeczywistości, więc warto mieć kamerę, ale można z Zooma też, taka dodatkowa informacja, korzystać przez komórkę, przez smartfon oczywiście. Więc jeśli macie smartfona, ja mam i tutaj tą aplikację zainstalowaną, w sensie i z komputera korzystam, i korzystam właśnie z aplikacji telefonicznej, bo jak rano mam Zoomy te poranne, to zanim odpalę komputer, to szybciej włączę smartfona, więc wtedy wystarczy ściągnąć Zoom. Może wrzucę tutaj informację, jak to się pisze. W komentarzu macie Zoom. Taką aplikację możecie ściągnąć na komórkę, też nam możecie być. Kamera jest potrzebna, żebyście mogły widzieć, no i też dobrze słuchawki mieć, żeby inne zakłócenia na mnie nie wchodziły i być może, żeby nie było hałasu w domu, jeśli mieszkacie z kilkoma osobami, bo jak będzie się kilka osób wypowiadało, to może być różnie. Ja oczywiście też postaram się, żeby ten nasz Zoom, nasze spotkanie przy kawie miało jakiś schemat, żeby nie było tak, że po prostu wszystkie będziemy chciały naraz mówić, tylko żebyśmy mogły naprawdę w ciekawy sposób spędzić czas, trochę się więcej przedstawić, trochę powiedzieć o sobie i myślę, że to Was będzie naprawdę, naprawdę interesujące, a ja wreszcie Was zobaczę, po prostu będę taka szczęśliwa. Magda pisze, to już będzie druga kawa, bo Beata wprowadza chyba wyzwanie od jutra, wstaje, tak, Beata Kapcewicz jutro, od jutra jest o godzinie 6:15, moje drogie, 6, czy 6:10, albo 15, albo 0, 0, nie wiem. Wydaje mi się, że chyba 6:15 Beata rozpoczyna dzień poranki z Beatą, nie wiem, jak ona ma nazwę, hasło tego cyklu, natomiast faktycznie to będzie już druga kawa. Julita również potwierdza godzinę 10:00. Beata, tak, na kawie jak najbardziej. Tutaj ja pokazuję raz jeszcze tą aplikację Zoom, tak się ją pisze, więc zachęcam do pobrania tej aplikacji. Cała rodzina chciała Cię zobaczyć i wpadłą z tematu. O matko Boże, drogie Magdalena, coś pięknego, no to rodzina podziwiaj w takim razie, nie ma problemu. Magda z kolei pisze, że o 10:00 Ania ma live, ale oczywiście podporządkuje się do większości. Tak, wiem, że Ania ma live, te live można odsłuchać Ani z tego, co widzę. Natomiast Zoom jest po prostu tu i teraz, jak nie będę tego Zooma, żebyście czuły się bezpiecznie nagrywać, więc nie będzie on upubliczniany nigdzie więcej, po prostu będzie spotkanie, które będzie trwało w tym momencie, w którym się odbywa i bez publikowania dalej, żeby każda z nas się czuła po prostu dobrze. Także jesteśmy umówione, oczywiście jeszcze informacje dostaniecie w postach u mnie na fanpage'u, więc obserwujcie fanpage, ale godzina 10:00, o tym przypomnę jeszcze jutro, pojutrze i piątek, że spotykamy się w sobotę na Zoomie w zupełnie innych okolicznościach, więc mam nadzieję, że to dla Was będzie fantastyczne. No i tutaj też dziewczyny piszą od razu a propos Beaty, że 6:15 to będzie wyzwanie, jutro z Beatą dam radę. Z tego co wiem, wiecie, bo mamy spotkania poranne, to Beata mówi, że już od kilku dni przygotowuje się, wstaje 5:30, żeby i mówi, że strasznie przeżyła to, że teraz czas był przestawiony, bo to tak jakby teraz stawała 4:30, nie? Po prostu niesamowite, żeby właśnie być gotowa do 1 kwietnia i zacząć już ten nowy system się wdrażać, więc wiem, rozmawiałam z nią, że przygotowuje się właśnie do tego, żeby wstawać wcześniej i sama, żeby być obecna. Przecież to miały być spotkania z nią, więc po prostu rewelacja. Monika pisze, że rodzinę przegoniłam. No, okej. Okay. I kolejne dziewczyny, super pomysł. Małgosia, Magda pisze, że super będę, fantastycznie. Bomba, już się cieszę, tutaj też się cieszę, że zobaczyć Ciebie. My się poznałyśmy z Julitą, z Anią też się przecież znamy. Ania pisze, że super i cudownie, wow. Może się spotkamy na żywo. Cieszę się, Arianka, no coś pięknego. Moje drogie, spotkałyśmy się dzisiaj i drogi mężczyzno, Marku, który się nie ujawnia w komentarzach, więc może nie chcesz być z nami na Zoomie. A jeszcze przywitała nas Teresa. No proszę, Teresa, my chyba pierwszy raz się widzimy, Tereską, u nas na tych live'ach. Jeszcze Cię nie widziałam, albo nie wiem, zgubiłaś mi się gdzieś, na przykład mogłaś tylko dodać reakcję, a reakcję po prostu nie widzę na tym tutaj streamingu, właśnie ze StreamYarda. Znowu pokażę z boku. Więc jak dodajcie komentarze, dopiero wtedy widzę, że jesteście. Ok, czyli mamy umówienie, to taka pierwsza dobra informacja. W sobotę trochę inne spotkanie. Marek się pokazał, zobaczcie, dziewczyny, pokazał się tak nieśmiało zupełnie, z takim tylko uśmieszkiem, że jest, że dalej czuwa. No coś pięknego.
Natomiast dzisiaj temat, który kogo interesuje w ogóle dobieranie grupy docelowej? Dziewczyny, kogo to jest, dla kogo to jest interesujące? Napiszcie tak, jeśli Was to interesuje. Jeśli nie, to być może jesteście tylko po to, żeby energię zaczerpnąć. Kogo interesuje grupa docelowa? I drugie pytanie. Jak uważacie, po co musicie, albo właściwie powinniście, budując biznes online czy markę osobistą, po co powinniście w ogóle mieć swoją grupę docelową, klienta idealnego? Co wam by to dało? Dajcie znaka. Widzę, że są już pierwsze tak, koniecznie. Kasia, Magda tak, Małgorzata tak. I jeszcze drugie właśnie część pytania. Magda, Kasia, no i kolejne. O, teraz już byłaś. No to w takim razie przepraszam, że cię nie zobaczyłam. Albo nie zapamiętałam, czyli systematycznie też się liczę. Te dziewczyny, które są tutaj często, to ja po prostu pamiętam, więc wejdę na twój profil, aż po zakończeniu live'a, żeby cię trochę lepiej poznać po prostu. Dla Małgosi tak, dla Kasi tak, dla Ani też tak, dla Moniki też tak. Mirka wita się z Markiem w międzyczasie, Paulina tak. Interesuje to również Magdalenę. I teraz odpowiedzi wasze dłuższe. Jeszcze nie dłuższe. Magda, bardzo ważna grupa docelowa, mnie interesuje. Kolejna Magda, widziałabym w końcu jak działać. A dlaczego byś wiedziała jak działać? Dlaczego to jest takie interesujące? Monika, tak. Ewa, witam, mnie to interesuje, fantastycznie. Magdalena, dotyczy kierunku działania, grupa docelowa, że mogłabyś pewnie kierunek działania swój jakoś dookreślić bardziej. Teresa oczywiście tak. Julita pisze, mnie, bo chcę wiedzieć, do kogo trafić, czy to ma być Grażyna, czy Julia. Okej. Okay. Myślę, że to jest jeden z elementów, ale nie wiem, czy najważniejszy tego klienta idealnego. To się zaraz okaże, bo będę Wam trzy punkty dawała, takie trzy sprytne sposoby, tak to nazwałam. Ważne, bo jeśli jest coś do wszystkich, to tak naprawdę jest dla nikogo. No właśnie. I jeszcze trafił do nas Piotr, pozdrawia nas z Niemiec. Witaj Piotrze serdecznie. Więc po co jeszcze, Piotr też pisze, że to jest bardzo ważny temat, dzisiaj mamy znowu dwóch mężczyzn, wczoraj było w pewnym momencie nawet trzech mężczyzn, po prostu. Zobaczcie, tak a propos grupy docelowej, kto jest moją grupą docelową? Czy możecie określić moją grupę docelową, dziewczęta? Bo myślę, że możecie. Powitała się jeszcze z nami. Agnieszka też z Niemiec, z opóźnieniem się wita, jest na tak. Dlaczego ważna jest ta grupa docelowa dla Was? Dlaczego w ogóle powinniście myśleć w kontekście budowania marki czy biznesu online, również o grupie docelowej. Tutaj słusznie powiedziała Magda, że trafianie do wszystkich jest takim trafieniem do nikogo. Jeszcze jest wypowiedź Mirki, tak, dotarcie do osób, które faktycznie tego potrzebują, czyli czego? Czego potrzebują te osoby? Kasia odpisuje, kto jest moją grupą docelową, przedsiębiorcy, tak. A zauważcie, jak ja komunikuję, cały czas się, to mówię dziewczęta, kobietki, babeczki, to są kobiety oczywiście i większość kobiet to są dziewczyny w okolicach 40. Czy się zgadza? Czy jesteście w okolicach 40? Mam nadzieję, że większość z Was tak, nie znaczy, że inne nie będą też tutaj, bo też pewnie będą inne osoby, natomiast w okolicach 40, bo ja też jestem w okolicach 40 albo po 40. Julita pisze. Nie wiem, czy Ujta piszesz, że przeciąganie, że przeciągam ten wstęp, czy przyciąganie w znaczeniu, że przyciągamy podobnych do siebie, bo o tym też dzisiaj trochę będzie. No Kasia akurat 31, to się możesz chwalić jeszcze wiekiem, ja już bym nie chciała. Tereska, że troszkę więcej mam. Kasia, że właśnie tak. Urszula, nie starsze, pewnie starsze, jak najbardziej, trochę młodszych i trochę starszych, natomiast największa grupa docelowa u mnie to jest 35 do 45. Statystyki to pokazują nawet. Michał powiada jeszcze, że to są te osoby, które mają być gotowe na jej rozwiązanie, które ma zaspokajać problem tej grupy docelowej. Oraz Małgorzata, grupa docelowa, żeby wiedzieć kto i co chce czerpać z mojej oferty. No właśnie, Gabrysia, Piotr pisze, że jestem trochę po 40, a Gabrysia, kiedy to było? No wiecie co, kiedyś było, zawsze kolejna cyferka się jeszcze pojawia. U mnie też kiedyś to było, może nie aż tak dużo, ale kiedyś to było. Kasia, Małgosia napisała, tak, jestem w tym przedziale ciut więcej. No dobra, to jeśli chodzi o tą grupę docelową, świetnie, że już wiecie, że ona powinna Wam się przydać w Waszym biznesie, Waszej marce, Waszych działaniach, bo faktycznie, tak jak wspominała wcześniej Magdalena, Julita, dzięki wielkie.
Dzięki wielkie, że chodziło o przyciąganie, a słownik poprawił o przeciąganie. Już po prostu nie wiedziałam, czy za dużo rozbiegówkę nie robię w 16 przypadkiem, ale to cudownie. Jeśli chodzi o grupę naszych odbiorców, ona jest potrzebna właśnie po to, żebyśmy konkretne działania kierowali do osób, które naszego rozwiązania potrzebują. I ja czytam sporo książek, sporo rzeczy mnie fascynuje, interesuje, sporo rzeczy sama się uczę i wiem doskonale, że w większości książek marketingowych to właśnie grupa docelowa jest podstawą, od której zaczyna się w ogóle marketing. Jakikolwiek marketing, nawet marketing produktu, marketing firmowy, też zaczyna się często od tego, dla kogo on jest. Bo jeśli jest coś idealne dla wszystkich, to prawdopodobnie będzie bardzo trudno i bardzo dużo też nakładów finansowych kosztowało wypróbowanie tego po prostu. Więc najlepiej działać tam, gdzie faktycznie mamy taką potrzebę, mamy problem, który nasze rozwiązanie, usługa, oferta, produkt rozwiązują. I żeby wiedzieć, co rozwiązują, to musimy badać naszą grupę docelową po prostu. I spotkałam się też na moim blogu justynakopeć.pl. Jak wejdziecie na stronę i tam macie zakładkę blog, tam macie taki bardzo długi artykuł, on jest chyba na 5 stron A4, natomiast myślę, że jest bardzo dużo konkretnych w nim wskazówek. Artykuł 1000 prawdziwych fanów, Twoja droga do sukcesu. Bodajże taki tu tego artykułu jest. Dlaczego o nim wspominam? Bo często fokusujemy się na tym, i ja bardzo, jak pracuję ze swoimi klientkami, przeważnie klientkami, bo znowu grupa docelowa to są moje kobietki, to obserwuję to, że one po prostu chcą być uniwersalne dla wszystkich, do wszystkich kierować ofertę. Natomiast nawet badania, które Kevin Kelly zrobił, naczelny amerykańskiego Wired, pokazują, że wystarczy to tak naprawdę 1000 prawdziwych fanów. Stosowych prawdziwych fanów, czy naszych odbiorców, którzy z nami podążają, żebyśmy mogli żyć życiem ponadprzeciętnym. Oczywiście, kiedy mamy ofertę i coś sprzedajemy, a nie tylko kiedy chcemy dobrze się czuć. I on zbadał twórców różnego rodzaju. W tych twórcach, oprócz artystów, typu autorzy książek, typu aktorzy, piosenkarze, znaleźli się też tacy twórcy, jak na przykład blogerzy, jak ludzie, którzy funkcjonują w internetach. I to mu wyraźnie pokazało, że naprawdę wystarczy dzisiaj ta grupa minimalna 1000 prawdziwych fanów, żeby móc funkcjonować na fantastycznie dobrym poziomie. Może nie na poziomie multimilionera, bo pewnie nie o to chodzi, ale na takim poziomie, który da nam możliwość utrzymania się i żyć życiem trochę ponadprzeciętnym. Więc myślę, że jeśli teraz każdy z Was, każda z Was pomyśli o tym, ile ja dzisiaj muszę mieć odbiorców, to może wystarczy Tobie działać na grupę 1000 osób. Może to jest 1000 Twoich klientów, którzy będą z Tobą podążać. Może to jest tylko tak mała grupa, a może wystarczy Tobie, bo masz produkt na przykład luksusowy, wystarczy Tobie tych klientów 10, 100. Nie wiem, jakie są koszty Twojego życia oczywiście, natomiast jeśli będziesz kierowała swoje działania do najmniejszej opłacalnej grupy docelowej, to się może okazać, że Twoje działania naprawdę będą o wiele bardziej skuteczne i Twoje oddziaływanie, i Twoja marka będzie nie tylko w tej grupie, ale także na inne grupy miała wpływ, dlatego że Ty jesteś sfokusowana, skoncentrowana na jednej grupie, że nie musisz szukać tych grup 50, 60 tysięcy i niektórzy mają po kilkadziesiąt tysięcy, po kilkaset tysięcy ludzi, nawet na fanpage'ach. I co z tego? Bo może się okazać, że te fanpage'y dzisiaj Wam nie przynoszą zysku. Nawet jeśli takie duże fanpage'y byście zbudowali, więc może lepiej, tak jak nawet ja. Dzisiaj rozmawiam z Wami, jest Was trochę ponad 30 osób. Bywało na tych live'ach już około 80-90 osób. W zależności od dnia, być może też w zależności od tematu. I ja się dzisiaj koncentruję na osobach takich jak Wy i na osobach podobnych Wam. Bo być może to będzie te moje pierwsze 10% z tego 1000, który sprawi, że zupełnie w innym miejscu będę. Jeśli mam w swojej bazie mailingowej kilka tysięcy osób, które zapisały się, pobierając jakiekolwiek moje materiały bezpłatne, to być może wśród kilku tysięcy osób już jest ten pierwszy 1000 osób, które pozwala mi żyć życiem ponadprzeciętnym. Co znowu wracamy trochę do strony internetowej, o której mówiłam 2 tygodnie temu. Czy ty masz stronę internetową, na której udostępniasz materiały bezpłatne, żeby budować swoją bazę mailingową, bo tam są też twoi klienci. Ale dzisiaj mam powiedzieć, bo tak się trochę rozjechałam, chociaż jestem w dalszym ciągu w temacie, o tych trzech sprytnych sposobach. To chcę poznać te trzy tylko sprytne sposoby na to, żeby określić swojego klienta idealnego. W komentarzach proszę tak, żebyście mi trochę poruszali się, bo widzę, że jest zastój w komentarzach. Pojawił się ostatnio komentarz tylko Uli, która napisała, że jest trochę, tuż troszkę po 40, nawet troszkę po 50, a reszta milczy.
Więc dajcie mi znaka, czy Was interesują te trzy sposoby, bo powiedziałam, dlaczego jest w ogóle ważne. Natomiast teraz, jak w ogóle tą grupę zdefiniować? Co możemy zrobić? To nie jest oczywiście pewnie cała kafeteria, na pewno nie jest cała kafeteria i mamy o wiele więcej rozwiązań, natomiast pokażę Wam takie, które być może Wam się gdzieś pojawiają, ale nie jesteście ich pewne, a może nigdy o nich nie słyszałyście, więc jestem bardzo ciekawa, kto jest tutaj chętny poznać. No i mamy pierwsze osoby. Jest Julita, pisze po prostu wprost, dawaj. Tereska, że bardzo interesuje. Tak, oczywiście, Magda, już teraz nawet nie nadążę przeklikiwać się przez Wasze wypowiedzi. No i Marek, też oczywiście dajesz. No to jak daje, no to daje w takim razie. No i pierwsza rzecz jest taka. Jeśli masz swoich klientów, to sprawdź, kto jest obecnie Twoim klientem. Jest to pierwszy sposób, banalny sposób. Nie sił się na to, żeby wymyślać i tworzyć jakiś awatar, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jeśli już masz klientów, albo jeśli masz odbiorców, bo to nie zawsze musi być klient, czyli osoby, które w jakiś sposób są skupione wokół wartości, którą dajesz, to zastanów się, jaka jest cecha wspólna tych osób, co je łączy. Bo może się okazać, że właśnie już masz grupę docelową, a nawet nie jesteś świadoma, że ją masz. Bo jeśli ktoś wykłada pieniądze za to, żeby kupić rozwiązanie Twoje, Twoją ofertę, Twój produkt, to prawdopodobnie w jakiś sposób spokajasz jego potrzeby albo rozwiązujesz jego problemy. Więc pierwsza rzecz, sprawdź swoich klientów. I do mnie trafiają też czasami dziewczyny, które mają już całkiem duże biznesy, no to będą mężczyźni również. No i takie pytanie jest, jaka jest moja grupa docelowa? A ważne jest to, jak chce działać w tej samej branży, czyli nie przebranżawia się ta osoba wcale. No i tak szukamy, wymyślamy, zastanawiamy się. Ja mówię tak, ile wystawiłeś faktur w ubiegłym roku albo w bieżącym roku? 200, 300? Okej, okay, no to super. To teraz zobacz na tych fakturach, na te faktury spójrz, tam gdzie się klienci nie powtarzają, na faktury, gdzie klienci dają Ci najwięcej pieniędzy. Najwięcej u Ciebie wydali już, zostawili tych pieniędzy. Okej, okay, no to mamy już takie pierwszą rzecz. Teraz pomyśl sobie, co tych klientów łączy, bo ja rozumiem, że chcesz trafiać do tego rynku, który daje Ci największy przychód, czyli do tego, który zostawia Ci najwięcej pieniędzy. No i często jest tak, że my tych klientów po prostu znamy, że możemy o nich powiedzieć dwa, trzy zdania, że możemy stwierdzić po pierwsze, czy to jest większość kobiet, czy mężczyzn, czyli taką zrobić najpierw analizę demograficzną. Możemy zastanowić się, czy oni są z większych miast, z mniejszych, może ze wsi. Możemy zastanowić się, czy oni mają rodziny, czy nie mają, czy mają biznesy, czy nie mają. Bo tak jak tutaj dziewczyny powiedziały wcześniej, moja grupa to są przede wszystkim osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, przedsiębiorcze osoby. Chociaż nazwałabym to także liderzy, bo nie zawsze to muszą być osoby, które mają własną działalność, ale takie osoby, które są liderami. Więc co jest wspólnego dla tej grupy, która wyłania się wśród Twojej już grupy, którą masz? Mam nadzieję, że teraz czegoś się uczysz i mam nadzieję, że to jest taka podpowiedź, która daje Ci szansę spojrzenia zupełnie inaczej na obecną sytuację. Mam nadzieję, że teraz spojrzysz do swoich klientów i tak powiesz, no dobrze, drodzy klienci, co jest takiego wspólnego, co nas tutaj łączy, dlaczego do mnie przychodzicie, jakie problemy ja Wam rozwiązuję, być może okaże się, że masz konkretną grupę produktów, które schodzi Ci najszybciej, po którą inni szybko sięgają. I to też może być właśnie grupa, do której powinnaś się najbardziej komunikować, którą powinnaś dokładnie poznać. I my też w marketingu używamy czasami trochę takich pojęć, wiecie, psychologicznych. Jest takie pojęcie jak mapa empatii, czyli to, że poznasz, jak gdyby, czy to jest kobieta, mężczyzna, ma rodzinę, nie ma, jak spędza czas wolny, to jest jedno, czy gdzie pracuje. Natomiast druga rzecz, to tak naprawdę, jakie są potrzeby tej osoby. Jakie są problemy tej Twojej grupy docelowej. To jest mapa empatii, którą budujemy. To jest mapa, która pozwoli nam dostosować takie komunikaty, wiecie, w punkt, takie po prostu, że ach, wymuskane w nie wiem jakie jeszcze, takie dopieszczone z każdej strony, ale takie w punkt do tej grupy właśnie, żeby się odnosiły. Więc spójrz najpierw, jeśli masz klientów, na klientów, których obecnie obsługujesz, bo może wśród nich masz grupę docelową i nawet nie jesteś tego świadoma, po prostu. Może masz już klienta idealnego, ale nigdy go nie umiałaś dookreślić, bo cały czas jesteś w poszukiwaniu tego świętego grala i go znaleźć nie możesz. A może on jest obok Ciebie, może już jest przy Tobie. Dobra, dla kogo to miało sens? Znowu w komentarzach dajcie mi znać, że to jest dla Was jasne, czytelne. No, przechodzę za moment do punktu numer dwa. Który też będzie taki ciekawy i interesujący, bo ma być sprytny przecież.
Ja myślę, że ten punkt numer dwa Was zaskoczy, tak jak mam nadzieję, że pierwszy. Ale najpierw chcę oczywiście mieć informację, że to ma dla Was sens i że to sobie bierzecie i będziecie też nie poszukiwać tylko ciągle tego, czego to jest daleko. Tak jak wiecie, dziewczyny czasami szukają księcia na białym koniu, nie? Więc później różnie z tym białym koniem wychodzi. Czasami koń tylko zostaje, a księcia nie ma. Ojejku. No i piszecie już tak pierwsze osoby, że jak najbardziej, że jest to jasne. Małgosia, miało sens dla Kasi, dla Marka również jest to jasne, dla Moniki także, dla Mirki również, dla Julity również. Fantastycznie. No to w takim razie ja już przechodzę szybko do drugiego punktu. I drugi punkt, który też jest takim sprytnym sposobem, o którym kompletnie często nie myślimy. W szczególności nie myślą osoby, które są freelancerami z jednej strony, ale które działają w usługach albo w marketingu wielopoziomowym. Bo drugi punkt brzmi w ten sposób. I dałam tutaj znak zapytania. Klient podobny do Ciebie. A dlaczego jest tu znak zapytania? Ponieważ jeśli masz być przewodnikiem swojego klienta, masz być dla niego liderem, masz być dla niego osobą, która daje mu rozwiązania, to powinnaś być krok przed nim. Czyli nie to jest tak, że przeglądasz się teraz w lusterku i patrzysz właśnie, jakie na dzień dzisiejszy masz problemy, obawy, potrzeby. Tylko cofasz się, od tego lusterka odchodzisz, zastanawiasz się, jakie problemy miałaś pół roku temu czy rok temu i w jaki sposób je komunikowałaś, w jaki sposób szukałaś na nie rozwiązań. Bo może się okazać, że nie musisz dzisiaj mieć super, hiper wiedzy na poziomie master, disaster i nie wiadomo jeszcze jakim, tylko Twoja wiedza na dzień dzisiejszy wystarczy dla osób, które były pół roku temu w miejscu, w którym Ty byłaś pół roku temu, albo nie, obecnie są w miejscu, w którym Ty byłaś pół roku temu, w którym byłaś miesiąc temu, bo czasami dzisiaj przy tym zmianie na świecie to jest tak szybko, że być może się okazać, że jesteś atrakcyjna już dla osób, które tak naprawdę są dzisiaj przy Tobie, a patrzyły na Ciebie i Ty miałaś różne problemy 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu, kiedy zaczęła się ograniczenie naszej swobody poruszania się. Może Ty znalazłaś rozwiązanie i dzisiaj to rozwiązanie innym przedstawiasz. I może będziesz atrakcyjna przez to właśnie swojej grupy docelowej. Więc klient podobny do Ciebie, to nie chodzi o to, że masz dzisiaj go zestawić z samą sobą, bo nie będziesz dla niego atrakcyjna. Ale masz zastanowić się, powinieneś zastanowić się, jakie Ty problemy miałaś albo miałeś, kiedy w ogóle przychodziło Ci rozwiązania, które dzisiaj są już dla Ciebie skuteczne. Więc mam nadzieję, że ta podpowiedź będzie dla Ciebie też taką sprytną wskazówką, jak szukać tego klienta idealnego. Że nie trzeba go nie wiadomo jak wymyślać, tylko być może czasami warto spojrzeć na samego siebie i zastanowić się, jakimi problemami ja się borykałam te kilka miesięcy temu. Jeśli tutaj mówię też do osób, które działają w marketingu sieciowym. Jeśli przystąpiłaś do marketingu sieciowego, przystąpiłaś z jakiegoś powodu. Jeśli dzisiaj jesteś już kilka kroków do przodu, masz już zbudowaną strukturę, która jest trochę większa niż Ty sama, to prawdopodobnie już jakieś rozwiązania w tym marketingu sieciowym masz. W związku z tym, jakie problemy wtedy miałaś? Przypomnij sobie, dlaczego Ty przystąpiłaś do tego marketingu, do tego networku. Bo może się okazać, że dzisiaj właśnie szukasz takich ludzi, jakim sama byłaś kiedyś człowiekiem. Kiedyś, może być to całkiem niedawno. Zatem do zastanowienia. Mam nadzieję, że kolejna rzecz, która Wam była takim momentem aha i taki w sprytny sposób, bardzo prosty, bo my szukamy po prostu naprawdę tych rozwiązań czasami nie wiadomo jakich, wynajmujemy osoby, oglądamy tysiące filmów i tak dalej, żeby dały nam gotową odpowiedź. Odpowiedzi są w nas albo dookoła nas i ich nie widzimy. Po prostu ich nie widzimy. I tutaj cieszę się bardzo, że Julita napisała, o cholerka, okej, przejdzie. A tak nie patrzyłam na to. No właśnie, Julita, ty masz fantastyczną sytuację, bo ty masz w tej chwili dwie równoległe ścieżki, którymi podążasz. Ścieżkę, której nie za bardzo lubisz już, bo mówisz, trochę się, mówiłaś mi, trochę się męczysz, nie będę publicznie mówiła, o jaką ścieżkę chodzi. I drugą ścieżkę, którą sobie tworzysz. Więc może Twoim klientem również są takie dziewczyny, które szukają dzisiaj zmiany w swoim życiu, które chcą zmienić swoją ścieżkę po prostu. Witaj Ewuniu również, dzień dobry, jestem, byłam w lesie po raz pierwszy od tygodnia, zauroczyłam się, to takie ciekawe rzeczy. Witaj Ewciu, kochana, witamy Cię serdecznie. Joanna napisała, nie chcę być master of disaster, mam nadzieję.
Mirka, atrakcyjne stały się moje treningi live, na które właśnie za chwilę uciekam. Feedback od ludzi niesamowity jający motywację. No właśnie. No właśnie. I zobaczcie teraz na Marka, który właśnie mówi, aha. I Marek to jest osoba, którą gościliśmy tydzień temu i mówił o swojej nowym projekcie, który wdraża dla prezesów. Halo, słucham. Jak myślicie, skąd ten projekt się wziął? Czy nie jest to projekt bardzo mocno osadzony w potrzebach i problemach również Marka, który dzisiaj umiał już, nie tylko dzisiaj, wcześniej pracował nad tym problemem, rozwiązał już i się to rozwiązanie może oferować na rynku? Przecież rozwiązanie jest dla ludzi podobnych do niego, tak samo jak wy. Magda napisała, to mnie zaskoczyło. No cudownie, że to cię zaskoczyło, bo to ma być sprytny sposób, to nie ma być żadna, wiecie, wymyślona rzecz, koncepcja, która po prostu każe wam się zastanawiać, tworzyć teraz jakieś treści, budować i rozpisywać wszystko i tego klienta po prostu dopieszczać z każdej strony i w dalszym ciągu uważać, że to nie jest mój klient. To mają być proste, sprytne sposoby. Joanna, ojech, takie proste, takie trudne do dostrzeżenia. No właśnie. Prostoty czasami nie widzimy, my czasami lubimy udziwniać, bo jak myślimy, że jak udziwnimy, natrudzimy się i zmęczymy, to będzie lepsze rozwiązanie. Być może tak, ale tego nie wiesz, jeśli sprawdziłaś rozwiązanie, które jest tuż pod nosem, które jest blisko ciebie, po prostu. Kasia, mogłabyś dać więcej przykładów, bo ja nie wiem do końca, czy mój klient jest w jakiś sposób podobny do mnie. Kasiu, napisz trochę więcej o sobie, czym się zajmujesz, żebym mogła dać ci konkretny przykład. Bo jeśli jesteś producentem dzisiaj jakichś urządzeń, no to być może jest tutaj problem, bo dystrybutorem jakichś urządzeń, kiedy tylko coś masz od producenta i dalej to udostępniasz. To wtedy faktycznie jest trudno w ten sposób budować klienta. Natomiast tam, gdzie są usługi, tam, gdzie są rzeczy związane właśnie z marketingiem wielopoziomowym, ale nie tylko, to często jest tak, że my mamy możliwość spojrzeć na swojego klienta albo początek jako klienta stworzyć w oparciu o nas samych, o naszą potrzebę, którą dana rzecz nas uspokojała, kiedy my się pojawiliśmy w sytuacji i kiedy szukaliśmy rozwiązań do sytuacji. Dam wam jeszcze taki przykład. Ja swego czasu napisałam, w ogóle dużo rzeczy dokumentuję, czyli robię jakieś rzeczy, jak mi coś zajmuje dużo czasu, to stwierdzam, że kurczę, to nie jest tylko dla mnie, daję to światu po prostu. I taki przykład, 3 lata temu zablokowane zostało moje konto na Instagramie, właściwie nie zablokowane, bo dalej nie mogłam publikować, wszystko się ok, działa. Natomiast sytuacja była taka, że miałam wrażenie, że ludzie kompletnie nie widzą tych postów i nie wiedziałam, skąd to się dzieje. Wtedy nie było jeszcze hasła w Polsce znanego shadowban. Bany były znane, bany, czyli blokowanie kont, natomiast shadowbany nie. I zaczęłam tego szukać. Na rynku polskim nie znalazłam artykułu i u jednej dziewczyny taki pira z drzwi, ale kompletnie jakoś nie trafiało to do mnie, że to chodzi właśnie o to, chociaż ona się specjalizowała niby w Instagramie. I zaczęłam szukać dalej, przerzuciłam sobie wyszukiwarkę Google na język angielski, ale z kontekstem amerykańskim, żeby tam mi Google poszukał. No i faktycznie Google mi przyniósł, wujek Google, odpowiedzi. I te odpowiedzi nazywały się właśnie shadowbany. I tak sobie pomyślałam, kurczę, jeśli mi to zajęło tyle czasu, żeby znaleźć rozwiązanie tego problemu, co się dzieje? No i okazało się po prostu, miałam nałożony shadow ban za głupotę. Z jedną głupotę taką, że używałam hashtagów, które były przez Instagram zabronione, bo jest czarna lista hashtagów, jak nie wiecie, to właśnie was informuję, których jak używasz, to prawdopodobieństwo, że będzie zablokowana przez algorytmy Instagrama są duże. I wśród nich był taki hashtag, który nazywa się book, czyli książka. A ja wtedy byłam w okresie promocji swojej książki o budowaniu zespołów, no i jak gdyby naturalne było, że praktycznie w każdym zestawie pojawiało się hasło Book jako hashtag. No. Jeszcze wtedy używałam anglojęzycznych, w tej chwili prawie nie używam anglojęzycznych, używam tylko polskich już hashtagów. Natomiast no, to mi jak gdyby przyblokowało, tam jeszcze było takie działanie, że ja właśnie miałam tą parę hashtagów określoną, po prostu robiłam kopiuj wklej. Jak robiłam posta, to kopiuj wklej z notatnika przyklejałam, żeby hashtagi pojawiały się. Okazało się, że też Instagram wychwytuje i jak ktoś robi takie działanie, to po prostu uważa to za działanie takie powiedzmy spamerskie albo jakiegoś bota, w związku z tym no, też takiego bana nakłada. Jest to shadow ban, ponieważ on nie informuje wprost, że masz bana. Dlatego jest taki ban w cieniu robiony, po cichu. No i jak ja szukałam tego rozwiązania, to faktycznie namęcząc się znalazłam i stwierdziłam, że w takim razie opiszę tą sytuację, która mnie spotkała. Krok po kroku, co się wydarzyło, jakie rozwiązania na to są, co trzeba zadziałać i tak dalej, bo w końcu mi oczywiście się udało przeciwdziałać tej sytuacji, natomiast trwało to faktycznie chyba 2 miesiące ta cała sytuacja. I wyobraźcie sobie, to a propos mówię przykładu, który wychwytuje też mój klient być może idealny, że ten artykuł do dnia dzisiejszego od 3 lat jest wciąż najchętniej
wyszukiwanym artykułem w internecie. Ja tam jestem w pierwszej piątce wyników Google'a, jeśli chodzi o ten artykuł. Ja mam po kilka tysięcy wejść na moją stronę internetową dzięki temu artykułowi. I tutaj tak mówię przykład oczywiście problemu, który ja miałam, dotyczył mojej działalności. Być może nie wszyscy będą akurat moją grupą docelową z osób, które też mają taki problem z Instagramem, bo ja nie jestem tylko od Instagrama, jestem bardziej strategiem, a nie technikiem niektórych rzeczy. Natomiast tak się przydarzyło. Więc jeśli ty rozwiązujesz jakiś problem, który dzisiaj masz i rozwiązałaś go, znalazłaś właśnie takie narzędzie, taką rzecz, nie ofertę, czy sama ją stworzyłaś, żeby sobie pomóc, to być może jest ileś takich osób, które mają podobny problem jak ty i może to jest właśnie twoja grupa docelowa. Może powinnaś do nich kierować właśnie swoją ofertę. Magda, tak, to prawda, pod latarnią jest najciemniej ponoć, choć więc nie widzimy, chociaż to patrzymy na rozwiązania. To prawda. Małgorzata, to już wiem, gdzie szukać, a jak nie, a jak na to spojrzeć? Jak na to spojrzeć, przepraszam. Z kolei Ewa, już wiem, o co chodzi. Super. Teresa, a jak sama zaczynam i nie mam jeszcze co pokazać, to zaraz będziesz miała kolejny, właśnie trzeci ten sprytny sposób, o którym za momencik powiem. Kasia, jestem muzykiem, organizuję koncerty, prawy muzyczne dla firm, urzędów, ale też osób prywatnych. Kasiu, co sprawiło, że akurat taką usługę zaczęłaś realizować? Czy było zapotrzebowanie na rynku na tą usługę, czy po prostu jest, jako muzyk stwierdziłaś, że to będzie naturalna droga, konsekwencja takiej działalności? Jeśli odpowiesz na te pytania, to tak zaczynasz w tym momencie sobie też wyłaniać tą grupę docelową powoli, bo być może są osoby, którym jest jakaś potrzeba do zaspokojenia, może one chcą po prostu prywatnie posłuchać fajnej muzyki, bo nie wiem też, jakie koncerty tak naprawdę robisz. Prawy muzyczne dla firm, to przypuszczam, że jakieś uroczystości, jubileusze i tak dalej. To też jest grupa docelowa oczywiście, tylko rynek B2B. Trochę inaczej ten rynek B2B już będziemy rozumieć, inaczej na niego patrzeć niż rynek B2C. A ja przeważnie dzisiaj mówię o rynku B2C, ale zobaczymy. Asiu, a co chodzi AG? Bo nie wiem. Dopytuję. Julita, tak, trzeba pisać hashtagi na bieżąco i koniecznie zabezpieczyć konto pod kradną konto, i to wcale nie jest taką ogromną ilością obserwujących i wyłudzają kasę. Tak, to prawda, to też jest kolejna z takich rzeczy, o tym też mówiliśmy przy okazji Facebooka. Pewnie Instagram wam ruszy, w tym tygodniu nie mam na niego przestrzeni, bo już macie tematy podane, natomiast może w przyszłym tygodniu do Instagrama wrócę. W przyszłym tygodniu będzie fajny gość, czwartek, wiecie, na Wielki Czwartek. Jak się ucieszyłam, że ten gość będzie, bo to jest niesamowita, energetyczna osoba. Myślę, że was zaskoczy pozytywnie. Agnieszka, pytanie a propos Instagrama. Czy inne osoby mogą zgłosić takiego bana, na przykład na osobę, która działa jakiś czas, a naznaczają tak ze zazdrości, na przykład tak mogą. Tak samo na Facebooku, tak samo na Instagramie mogą was inne osoby zgłosić. Mi się zdarzyło dwukrotnie zgłosić treści, moim zdaniem, do Instagrama, do pomocy Instagrama, które łamały jakąś tam przyzwoitość. To były treści dla mnie z pogranicza pornograficznego, a mam świadomość, że na Instagramie jest jednak trochę młodsze pokolenie niż tylko na Facebooku. Na Facebooku dzisiaj dominują osoby 30+, bo Facebook rośnie razem z nimi, natomiast na Instagramie trochę młodsze. I jeszcze pytanie jest od Asi, a gdzie znaleźć sens zbrojonych hashtagów? W tym artykule u mnie na blogu, czyli znowu justynakowicz.pl, znajdziecie ten artykuł. Macie tam link do właśnie takiej strony, która tą listę aktualizowaną cały czas ma. Głównie dotyczy hashtagów w języku angielskim. No i niestety zdarzają się takie hashtagi, które nam się wydają, że są hashtagami niewinnymi, ale robią zamieszanie. Ale dzisiaj nie o Instagramie, więc do Instagrama chyba wrócę, bo widzę, że coś się zrobiło nam gorąco z Instagramem, ale może jak pogadamy w sobotę, to przyjdą nam jeszcze inne pomysły, jak spotkamy się tak na żywo, twarzą w twarz. I może rzucicie mi jeszcze jakieś inne tematy, które chciałybyście mieć. A ja przechodzę teraz do sposobu numer 3. I to dla tych osób, które jeszcze nie mają własnych klientów. Albo też dla osób, które mają rozwiązania i nie wiedzą do końca, że te rozwiązania jakoś im pomagają, w związku z tym chciałyby przetestować rzeczy, bo trzecim punktem to są grupy na Facebooku. Jeśli jesteś na jakiejś grupie na Facebooku, nie masz w ogóle swojego fanpage'a, nie masz swojego dużego profilu, albo na twoim profilu prywatnym jest za dużo w tej chwili twoich znajomych i twojej rodziny i tak naprawdę nie ma tam obcych ludzi, żeby zobaczyć, czy to jest grupa docelowa, to dobrym takim miejscem do przetestowania twoich rozwiązań i tego, kto jest twoją grupą docelową, są właśnie grupy na Facebooku. I mam do was takie pytanie. Kto jest z was na grupie Marka Ty? Dajcie znać, kto jest na grupie
Marka Ty, którą prowadzę oczywiście z Beatą Kapcewicz razem, więc mam nadzieję, że tam się pojawi kilka osób, które jest na tej grupie. Dajcie znaka. Powiem Wam kilka przykładów rzeczy, które się dzieją właśnie też na grupie Marka Ty, żeby nie mówić o jakichś tam innych rzeczach, które się zadziały przy okazji jakichś innych wydarzeń, czy o innych grupach, bo nie wiem, czy jestem uprawniona do tego, chociaż pewnie jestem. Natomiast kto jest na grupie Marka Ty? Odważna marka osobista, prowadzę ją z Beatą Kapcewicz. No proszę, i mamy bardzo dużo osób. Pojawiła się Beata. Beata, witaj. Beata zadała wczoraj ciekawe pytanie a propos live'a. Ja jej odpisałam to pytanie i ona raptem stwierdziła, że ma tematy na live'a. Beata, brawo ty. Po prostu nie widzieć takich rozwiązań i takich tematów. Ewa, Ania, Beata, Magdalena od niedawna, kolejna Magda, Kasia, Agnieszka jest, Asia pisze, że jest, ale mało się udziela, Małgosia, Paulina, Monika, Urszula pisze, że nie, ale będzie. No teraz Wam powiem kilka przykładów. Jak ja widzę i obserwuję, bo ja oczywiście z Batą zakładałam tą grupę, Marka Ty, której mam przyjemność być jakimś takim głównym marketingowcem, może tak to nazwę, to zakładałam oczywiście dla ludzi, którzy chcą budować własne marki osobiste. Ale też ze świadomością, że daję tam właśnie przestrzeń innym ludziom do tego, żeby faktycznie budowali marki, że nie tylko my z Batą mamy być tam jedne mądre, jak tutaj powiedziałam już wcześniej, master disaster, nie wiadomo co, bo mamy też taką świadomość, że nie wszystkim jesteśmy mądre i są ludzie mądrzejsi od nas. I obserwowaliśmy kilka przykładów osób, które rosły nam w grupie i budowały swoją markę i znajdowały grupę docelową w naszej grupie. Pierwsza z takich osób to była dziewczyna, która w ubiegłym roku dosyć mocno skrytykowała jeden z postów Baty. Tak naprawdę dosyć ostro, że ja nie wiedziałam, na niego mam zareagować i mówię, Beata, bierz to. Wiecie, jak już trwoga to do Boga, więc Beata, bierz to, bo ja sobie nie poradzę. Mnie emocje, mi po emocje poskakują i ja nie udzielę merytorycznego żadnego komentarza. No i Beata wzięła to. Bo krytyka od nas była dosyć mocna, natomiast była merytoryczna, czyli to nie był hejt. Ponieważ post był postem Beaty, więc pozwoliłam sobie jej to też oddać, nie dlatego, że się boję takich rzeczy, natomiast faktycznie trochę przyśmiewając tą sytuację, faktycznie zwróciłam Beacie uwagę, że ma przy tym komentarz i prosiłam o to, żeby ten komentarz zareagowała na niego. Beata zareagowała i dziewczyna stała się po tym komentarzu osobą, która w naszej grupie zaczęła prawie tą grupą administrować. Stała się naszym współadministratorem, nieoficjalnym, natomiast my ją często przywoływałyśmy, bo ona okazuje się, że ma bardzo dużą wiedzę marketingową, że faktycznie to, co skrytykowała w tym poście, miało rację bytu, że trochę nie tak jest w pojęciu ogólnym marketingowym, natomiast my też jesteśmy od tego, żeby łamać pewne schematy, tak? Więc akurat tutaj uznałyśmy to, że łamiemy pewien schemat i pewną opinię, która jest utarta w środowisku marketingowym, natomiast możemy mieć prawo do własnej opinii w dalszym ciągu. Więc nie tak, że się wycofałyśmy i Beata się wycofała i ogon pod kulia powiedziała wow, sorry, przepraszam, tylko nie, po prostu powiedziała, że nasza perspektywa może być zupełnie inna i miała tutaj rację. I ta dziewczyna stała się u nas faktycznie takim administratorem, zaczęła pomagać wielu osobom, zaczęła za nas komentować posty innych ludzi i to było niesamowite, bo ludzie zaczęli do niej się zgłaszać z propozycją współpracy, że pomagała im. Super. Czy to dla nas była konkurencja? W jakim stopniu tak. Ale czy my przez to się pogniewałyśmy? Nie, bo nam też pomagała po prostu w pracy. Więc jako administratorki tej grupy uznałyśmy, że ta pomoc jest naprawdę niezbędna i super. I to jest przykład osoby, która udziela się w grupie. Przykład drugiej osoby, tutaj podam nawet imię i nazwisko, to jest Adam Dejko, którego pewnie część z Was zna. Kto zna Adama? Dajcie znać, Adam, napiszcie, to ja będę wiedziała, że znacie Adama, tak w ogóle. Adam Dejko to jest osoba, której nie znam jeszcze w rzeczywistości, nie poznałam się z Adamem. Natomiast Adam był na moich live'ach, kiedy ja rozpoczynałam, 2016-2017 rok. To były te pierwsze live'y, kiedy jeszcze ich było mało w ogóle w Polsce, więc Adam już się wtedy przyłączył i faktycznie obserwował to, co ja robię. Bardzo się udzielał, bardzo komentował. Nic ode mnie nie kupował, kompletnie nic, nie był moim klientem i bardzo długo nie był moim klientem, naprawdę. Natomiast podążał za mną i też komentował mi, co się u niego zmienia. Zaczął na tyle się zmieniać, że postanowił zajmować się Facebookiem i razem z Edytą, swoją partnerką, mają facebookowe wsparcie.
No właśnie, Edyta się śmieje, haha. Edyta, ty jesteś po prostu taka cicho-ciemna, wcale się nie pojawiasz. To jest partnerka Adama, którą pewnie też większość z was zna. Proszę bardzo, Magda też pisze, że Adam, Monika również, ale nie osobiście. Ja też Adama osobiście nie poznałam, Edytki zresztą również osobiście. I zobaczcie, że on dzielając się na tej grupie, znaczy najpierw u mnie na moich live'ach, bo grupy jeszcze nie było Markaty, grupa Markaty powstała dopiero w ubiegłym roku. Niedługo będziemy mieć rocznicę w ogóle i na tą rocznicę mamy dla was fantastyczną rzecz przygotowaną, więc bądźcie uważni, bądźcie jutro na webinarze. Jeśli jeszcze nie jesteście, to ja kolejny wam wrzucam link, zapiszcie się na webinar, bo jutro Beata będzie jedną rzecz robiła, a jest przed nami rocznica naszej grupy również. No proszę bardzo, kolejne osoby. Znamy Adama i Edytkę. Niebieska marynarka Asia pisze. Tak. I Adam również, nie wiem czy za mną, czy nie za mną, nie wiem czy znam Beatę Kapcewicz, czy nie znam Beaty Kapcewicz. Natomiast w pewnym momencie dołączył właśnie do grupy Marka Ty. I w tej grupie Marka Ty znowu zaczął być bardzo merytoryczny. Jeśli osoby miały problem i my nie nanożyłyśmy odpowiadać na te problemy, to on był pierwszy. I wiecie, co się dzieje? I on dzisiaj ma facebookowe wsparcie z Edytką i mają swoją grupę docelową, która zrodziła się na grupie po prostu. Nie wiem, czy na grupie, czy tylko i wyłącznie, natomiast widzę też, obserwuję Adama działania na innych profilach i on w ten sposób doradza cały czas innym osobom i tak szuka swojej grupy docelowej. Może to jest dla ciebie sposób? Nie wiem. Ale wiem, że jeśli nie masz dzisiaj klientów, jeśli masz tylko produkt i rozwiązanie, to może grupa, jakakolwiek grupa, to nie musi być Twoja grupa, jest takim rozwiązaniem, gdzie potestujesz, czy Twoja oferta, Twoja usługa, Twój produkt w ogóle kogokolwiek zainteresują. Poza tym w grupach są często tak zwane link party albo takie dni otwarte. Pani swojego czasu ma taki jeden dzień w miesiącu, że cały dzień możecie się reklamować. Wrzućcie tam reklamę swoją, opiszcie się i zobaczcie, kto na nią zareaguje. I zobaczcie, czy w tych osobach, które zareagują, możecie już znaleźć swoją grupę docelową. Czy znajdą tam się osoby, które również będą z wami podążać. Bo jeśli tak, jeśli ktoś już w cudzysłowie kupi waszą ofertę, kupi was, przede wszystkim kupuje was dzisiaj człowiek, dopiero później ofertę, to może się okazać, że tych ludzi jest całkiem sporo i że twoja grupa docelowa właśnie się tworzy. Więc zwróć uwagę, kto korzysta z Twoich porad i komu Ty doradzasz na tych grupach. Dlaczego mówię o grupach, a nie fanpage'ach? Ponieważ w grupie czujemy się bezpieczni, po prostu bezpiecznie, czujemy się lepiej. W grupach często informacje nie wychodzą na zewnątrz. Jeśli to jest grupa zamknięta, taka jest grupa Marka Ty, informacje nie wyjdą na zewnątrz. Live'a, jak robię na grupie, czy Beata, jak publikujemy tam post, to ich na zewnątrz nie można publikować, nie można ich udostępnić, nawet nie zachęcamy do tego. Jak możesz, to właśnie mam przygotowane, to udostępnij ten live o grupach docelowych, jakie tworzyć, trzy sprytne tylko sposoby. I mam nadzieję, że ten live również pomoże Twoim odbiorcom, żeby te swoje grupy dookreślali. Bo to są banalne rzeczy, jak się okazuje, dla większości niedostrzegalne. I tutaj wiele, wiele już było takich momentów aha, rzeczy, które mówiliście, że są dla Was inspirujące. A teraz podzielcie się, bo tak powoli już zmykamy, kończymy to nasze spotkanie, przypominając, że w sobotę, te osoby, które dołączyły trochę później, bo widzę, że jest nas całkiem sporo, w sobotę dla osób chętnych i odważnych będzie o godzinie 10 rano Zoom, gdzie spotkamy się twarzą w twarz. Tak, twarzą w twarz, tak blisko, blisko, blisko. Mam nadzieję, że dołączycie do tego Zooma, że będziecie chcieli podzielić się sobą, że będziecie w tym środowisku, które tutaj tworzymy na tych live'ach aktywni. Aktywne, bo oczywiście mężczyzn też zapraszamy, że pokażecie siebie tak naprawdę, a może właśnie na tym Zoomie znajdzie się inna osoba, która będzie chciała już dzisiaj skorzystać z waszej oferty. Może tutaj znajdziecie osobę, która jest w waszej grupie docelowej, nawet tego nie wiecie, bo w komentarzach za bardzo się nie widzimy. Dajcie znać przede wszystkim udostępnienie udostępnienia, natomiast dzięki Julita, że też to zrobiłaś. To jest dla mnie bardzo cenne, bo oczywiście staram się Wam przekazywać taką wiedzę nie sztampową, nie szablonową, taką, której nie znajdziecie w książkach tak od razu albo w jakichś artykułach, tylko takiej, które dla Was może być inspirująca. Podzielcie się jeszcze jedną lekcją dzisiaj, którą wynosicie z tego spotkania wtorkowego. No dobra. Edytka się pyta, czy będzie tort. Edytka, niespodzianka. Będzie duża niespodzianka. Beata będzie jutro niespodzianka ogłaszała, bo to jest rocznica założenia naszej grupy, więc nie jutro, nie 1 kwietnia jest, ale Beata jutro, 1 kwietnia będzie ogłaszała jedną rzecz, która myślę, że będzie dla Was niesamowitym
takim też naszym wyjściem Wam naprzeciw, spotkaniem się z Wami w taki dziwny albo ciekawy sposób, nie wiem, nie chcę zadać wszystkiego, zaraz się wygadam, Bata będzie mnie później zła, że powiedziałam już za dużo i inni już wiedzą i znowu będzie, już to nachlapnęłaś niepotrzebnie, więc ja już się zamykam, bądźcie jutro po prostu o godzinie 20 na webinarze z Batą, link podawałam wcześniej, jeszcze mogę Wam go wkleić. Magda napisała, że chyba dwa razy kliknęła, żeby być na wszelki wypadek. Fantastycznie. Beata napisała, że musi uciekać. Dziękuję za cenne rady. Beata, do zobaczenia w takim razie jutro, jeśli będziesz. No proszę. My się wymieniamy i my się lubimy, prawda? Tylko, że my się lubimy. Nawzajem się lubimy i my o sobie lubimy, w sensie ja i Beata mówimy o was i też wy o nas mówicie, bo my się lubimy, bo konkurencja, wiecie co, na pewnym poziomie nie ma czegoś takiego jak konkurencja. Dzisiaj jest rynek taki dziwny jeszcze w Polsce, myślę, może on teraz się przez tą kwarantannę i dodatkowe zaostrzenia jeszcze będzie zmieniał, natomiast da się pracować, współpracować konkurencja, naprawdę da się współpracować i da się zupełnie inne wyniki robić na rynku. Więc mam nadzieję, że też tak postrzegacie, że nie bierzecie, nie wiem, maczety i z tą maczetą wiecie na konkurencję, żeby tylko jej dowalić. To nie, nie tędy droga. Następnie Małgosia, kolejne sprytne wskazówki. Małgosiu, bierz, częstuj się i działaj. Julita, to już to udostępniałam, że udostępniłam. Beata, mój internet dziś szaleje, z przerwami, ale jestem z wami, to będzie, tak to będzie, kawa, tort, nie wiem, i prezenty, zobaczymy. Edytka właśnie napisała, my bardzo lubimy polecać innych, ciebie, Beatka, Kuba oraz wielu innych, od których bierzemy wartość. Dzięki serdeczne. My również polecamy takie osoby, które wnoszą wartość, bo to, że wy nas polecacie, jest także wartością dla nas. I miałam spotkanie z jedną z dziewczyn, nie ma jej dzisiaj tutaj na live, ale która raz na jakiś czas do nas wpada na live, nie mówię teraz, ponieważ jej nie ma jej imienia. I ona mówi, tak, wiesz, mówisz o tych rekomendacjach, nie mam tylko rekomendacji wziąć i tak dalej. Ja mówię, dziewczyno, znamy się już jakiś czas, wiem, jaką wartość oferujesz, wiem i też kupowałaś u mnie jakieś usługi, wiem, kim jesteś, dlaczego nie prosisz rekomendacje mnie? I taki, wow, ja mogę naprawdę? No tak, bo dla mnie też to jest wartościowe, że ty mnie udostępniasz, że ty jesteś moją klientką, że ty coś dla mnie robisz, mogę cię opisać po prostu jako człowieka, nie muszę opisać twoich usług, z których na przykład nie korzystam, ale jako człowieka. A moja rekomendacja być może dla niektórych coś znaczy. Tak samo jak rekomendacja Kuby, Beaty czy innych osób. Bierzcie pod uwagę, że rekomendacje nie zawsze trzeba brać tylko od osób, które są naszymi klientami, ale też na od osób, które mogą być naszymi na przykład mentorami. Więc dzięki Edytko bardzo. Magda, to ja chyba byłam na niewłaściwej grupie, bo jak skorzystałam, zreklamowałam się, to tylko odzywały się osoby, które prosiły o wsparcie finansowe z różnych powodów. Magda, trzeba grupy uważać, są bardzo duże, niektóre grupy mają po kilkanaście tysięcy ludzi i tam jest po prostu tylko szalingowanie różnych rzeczy, które, szarowanie właśnie, nie szalingowanie, różnych rzeczy, które nie mają większej wartości, po prostu każdy wrzuca co chce, one nie są w ogóle w żaden sposób dobre do tego, żeby stwierdzić potem naszego klienta docelowego, nie ma takiej opcji. Julita, Beatka, owijamy znajomość. Nie wiem, chyba, że coś napisało, znowu chyba twój słownik coś przekręcił, bo nie rozumiem tego, Julita, sorry. Beata, sobota o 10 udostępnione, fantastycznie, to wbijamy w takim razie. Mirka poleciała już na trening, dzięki za wartość, dzięki Mirko, że się dzielisz też wartością. Opijamy, to chyba była być opijamy tam wcześniej, Julita, twój słownik coś szaleje strasznie. I ostatnie komentarze przed zakończeniem naszego dzisiejszego spotkania. Marysia, dzień dobry, dopiero dołączyłam. To jeszcze na koniec, Kasia, dziękuję, Edyta, oczywiście, że tak, i serce nam przesyła. Małgosia, już czekam z cierpliwością na jutro. Jutro będzie, właśnie, co jutro? Przypomnijcie, jak jutro temat jest, bo ja nie pamiętam, ale chyba jutro temat jest dotyczący, jak sprzedawać rzeczy, które są fizyczne w czasach, kiedy nikt nie kupuje, tak mi się wydaje. Nie mam podglądu dzisiaj, ale jestem przygotowana po prostu, wiecie co, właśnie się zauważyłam, że nie przygotowałam jutrzejszego tematu, nie wczorajszego. Kasia, dziękuję za cenne informacje. Teresa, dziękuję za cenne wskazówki. Ania przesyła nam serduszka. Monika, moja lekcja dzisiaj grupy, tylko takie mam opory, czy to fair? Monika, być może administrator grupy nie pozwoli pisać własnego posta, ale na pewno nie ma, nie powinni mieć administratorzy, którzy mają zdrowy rozsądek, do tego, żeby wdzielała się w komentarzach, tam pomagała. Czasami są takie komentarze, które wymagają odpowiedzi. Jak ty to zrobisz, tak jak robiły inne osoby za nas, to my naprawdę jesteśmy wdzięczne, bo to nam też pozwala inaczej gospodarować naszym czasem, po prostu. Więc myślę, że taka rzecz dodatkowa. Ewcia napisała, stale coś odkrywam nowego dzięki tobie. Dzięki, Ewuniu, kochana.
No i dalej. Asia, kolejny moment wow i moment aha, tylko po to, związany z tym moim dopowiedzeniem, o tym nie pomyślałam, że poprosi o wsparcie mentora. Kolejny aha. Można. Jak ja prosiłam Kubę o pierwszą rzecz, to Kuba nie był moim klientem. Jeszcze Kuba Bączek oczywiście. Później faktycznie był moment, że wystawiałam już fakturę. Marek, miłego wieczoru. Towary fizyczne, czy tak? Chyba tak, Monika, właśnie bardzo ten temat jest, więc dzięki, że je przypomniałaś. Julita, ja przyjrzę się swoim klientom, pobuszuję po grupach i spojrzę z uwagą na tych, którzy są krok za mną. No właśnie, fantastycznie. Gabrysia, bardzo dziękuję i Beata, bardzo dziękuję. Ja Was zapraszam, dziewczęta drogie, na webinar jutrzejszy z Beatą, ale wcześniej o godzinie 17 widzimy się oczywiście jeszcze tutaj na moim fanpage'u. Będziemy zajmować się z kolei sprzedawaniem, sposobami sprzedawania towarów fizycznych, których nikt chce ich tej podobno nie kupuje, więc pokażę Wam, że może jednak jest inaczej. I Magda, dzięki, że przytoczyłaś ten cytat, właściwie temat dzisiejszego dnia, czyli jak sprzedawać produkty fizyczne w czasach kryzysu. No właśnie. Więc dziewczęta, Marku i Piotrze, do zobaczenia. Mam nadzieję, że tu się widzimy. Godzina 17. Mój fanpage, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja tutaj będę. Mój teleekspres nie ucieka. Mój teleekspres punktualnie o 17 wjeżdża na peron, żeby z Wami ruszyć i żeby z Wami odbyć kolejną inspirującą podróż. Do zobaczyska. Pa.